bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku i słuchajcie, dzisiaj w tym odcineczku zrobimy coś niesamowitego, a mianowicie spotkamy się, słuchajcie, mam nadzieję, z nową osobą na Palionowie, która wydaje mi się, że właśnie tutaj będzie, tylko że właśnie jeszcze nie do końca wiem, kto to jest. Ale moi drodzy, jeżeli taki odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry i subskrypcję, a my tutaj nie przedłużamy i lecimy. W międzyczasie powiem wam, że ta osoba chyba nie jest do osobą dobrą, bo zobaczcie, ja sobie tutaj przychodzę na Palionowie i zobaczcie, co tu się stało. Wchodzicie do środka i wszystko jest tu rozwalone kompletnie. O nie, nawet patrzcie, dziura w podłodze jest. No coś po prostu strasznego, naprawdę, zobaczcie, wszystko tutaj jest zniszczone, więc naprawdę to naprawdę niedobrze. Nie wiem, czy to przypadkiem jakiś prank kogoś nie było, ale wiecie co, tutaj nie ma nikogo, kto by mógł mi tak, wiecie, brzydko zrobić. Tutaj patrzcie, w ogóle napis szeryfa nie ma, nic tutaj, patrzcie, cały tutaj szeryf nam zniknął. No ja nie wiem, naprawdę jestem tutaj, że tak powiem, oburzony. Poza tym, no nie ma mojego konika już. Dość dawno nie mam mojego konika, mam nadzieję, że to nie są jego kości, tylko jakiegoś skeleta. No ale wiecie co, nie potrafię tego znaleźć. Oprócz tego, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale rozwalił nam jeszcze ta osoba. Tutaj patrzcie, mam strzelnicę, z którą tutaj strzelałem do celów, a tutaj teraz nie mam niczego. Dobrze, że przynajmniej mam tutaj wózeczek. No tutaj pola nam nie zepsuł, więc jest w miarę w porządku, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale słuchajcie, naprawdę nie jest kolorowo i wiecie co, ja chyba muszę tutaj do kloca pójść. Tylko że ja nie wiem, czy on w ogóle będzie na serwerze, bo to jest dobre pytanie, słuchajcie. Zaraz tutaj zobaczymy, halo, nie, czekajcie, to jest jakiś ten wieśniak, z którym się można tutaj tradować, ale on nie ma tutaj nic ciekawego. My tutaj tylko chcemy z Klocem porozmawiać, tylko halo, Kloc. Nie, tutaj słuchajcie, nie ma Kloca, ale czekajcie, czy wy to widzicie? Patrzcie, co to jest za nowy budynek? Jest tutaj taki budynek, dlaczego na Palionowie powstał? Ja się tylko skradnę, bo ja nie wiem, czy tam przypadkiem kogoś nie będzie, ale słuchajcie, co wy to widzicie? Ten budyneczek jest taki niebieściutki i to może być, że tak powiem, bardzo interesujące. Musimy, słuchajcie, sprawdzić, co to jest, bo tego wcześniej nie było. Ja się obawiam, że to jest, że tak powiem, osoba, której naprawdę bym tutaj nie chciał, bo jak wiecie, ja to jestem szeryfem, mnie się tutaj powinni tutaj słuchać wszyscy, a jest naprawdę nieciekawy, bo już widzę tutaj jakiś taki że tak powiem, postawiony budynek niebieski, który, że tak powiem, nie świadczy niczego dobrego. Dobra, my tutaj, czekajcie, podejdziemy może tyłem, sprawdzimy, słuchajcie, czy nie ma tutaj przypadkiem, wiecie, niczego, jakiegoś tajnego przejścia, którego moglibyśmy tutaj wejść, żebyśmy jeszcze nie musieli zniszczyć. Czekajcie, no wiecie co, tutaj chyba nie ma żadnego przejścia, a ja też nie mam bloków, żeby się zbudować tutaj. Ja chyba bym przed balkonem, tak wiecie, jak ninja prawdziwy, żeby tutaj się nikt nie skapnął, że tutaj byłem, albo może jakby przypadkiem ktoś tutaj był na serwerze i wiecie, i mnie tam zobaczył, to żeby nie było, że się włamuje czy coś, więc wejdziemy tutaj szybciutko. O nie, no naprawdę spadłem, ja w to nie wierzę, po prostu, dobra, tu jest jakaś liana, to biorę ją tutaj i wchodzę na górę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy naprawdę, naprawdę bliziutko już tutaj i teraz tak, wchodzimy chyba gorączko, czy ja się nie zabiję z tej odległości? Ja mam nadzieję, że nie. Dobra, zjem sobie super marchewkę, myślę, że sobie też skoczę takim podwójnym skokiem, bo ja nie wiem, ja się boję, że tutaj nie wyskoczę. Dobra, moi drodzy, uwaga, skaczemy, skok wiary, uwaga, uff, dobra, udało się, jesteśmy na tym budynku, słuchajcie, patrzcie, tuż przy moim tej posągu ktoś postawił ten budynek, to jest budynek niebieski, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, a ten budynek przynajmniej mi tak przypomina troszeczkę, uwaga, budynek policji, słuchajcie, ja nie wiem tak naprawdę, co to jest, bo to może być różna rzecz, to może być na przykład jakiś sklepik, no jeszcze nie wiem do końca, co tak naprawdę może się w środku tutaj znajdować. Napiszcie mi w komentarzach, co to według was w ogóle jest, bo według mnie, no to jest, wygląda jak policja, prawda? No zobaczcie, takie niebieskie, tutaj białe, no można by było powiedzieć, że to jest policja. I teraz czekajcie, wejdziemy przez balkon, tylko żeby nikogo tutaj nie było. Patrzcie, jaki balkon zrobiony ślicznie. Patrzcie, tu są jakieś takie, nie wiem, jakieś obrazy ściany, to jest jakiś taki pokój, narad. I co my tu mamy? Patrzcie, tu czekajcie, jakaś tutaj, to jest zbroja niebieska, to jest jakieś tajne przejście. I w ogóle nie wiem, bo słuchajcie, zobaczcie, co to jest w ogóle. Tutaj jeszcze jakieś kowadło, jakiś stół, narad, obrad, dobra. Nie, my stąd wychodzimy, słuchajcie, bo ja naprawdę nie chcę tutaj zostać przyłapany przez wypadek, wiecie co? Tu jest jakieś, nie wiem, no to wygląda mi naprawdę na nowy posterunek, jakąś nową tutaj rzecz, tylko że ja teraz nie wiem, czy tutaj tak naprawdę jest jakaś, czy to jest dobra osoba, czy za, bo słuchajcie, mi się wydawało, że tutaj jakaś osoba, znaczy ja myślałem, że to jest nowa osoba, no nie wiem, kto to jest. Wiecie, ja tak ukradkiem oka zobaczyłem, że to jest jakiś właśnie taki niebieski kolega. Jak to jest niebieski taki, jakaś taka niebieska postać tutaj była, to ja myślę, że on tutaj mieszka sobie. Ale z drugiej strony, to bardzo wygląda, że tak powiem, jak policja, prawda? No zobaczcie, czy wam to nie przypomina na przykład budynku policji? Mi to bardzo przypomina budynek policji. I nie wiem jak wam, ale bym się tutaj zemścił. Znaczy, nie no dobra, wiecie co, to jeszcze ciężko, że tak powiem, powiedzieć. Ja tutaj nie będę, że tak powiem, do przodu, że tak powiem, mu rozwalać niczego. Ale słuchajcie, trzeba mu zostawić tabliczkę oczywiście. Tabliczkę trzeba mu zostawić i trzeba się go zapytać. Co, czy to tak naprawdę
dzieje. Słuchajcie, nie ma niczego. Nie ma po prostu niczego tutaj w moim domku. Ja mam tylko marchewki, koniec, jakieś tutaj rzeczy, ale no nie wiem, mogę wziąć tą wełnę i wiecie co? Nie, no tak nie może być. My musimy tutaj zniszczyć troszeczkę, ale tak tyci, słuchajcie. Aha, bo my jeszcze w ogóle po tego. My mieliśmy iść, przecież zapomniałem, po tabliczkę jakąś. Tutaj będzie jakaś tabliczka, to są patyki. To jest drewno, tutaj też zrobię tabliczkę, moi drodzy, szybciutko. Zróbmy tutaj gdzieś jakąś tabliczkę, taką elegancką, szybciutką, meg tabliczkę i napiszemy, kto to rozwalił, bo tak być nie może. Słuchajcie, że nam domek rozwala ktoś i on sobie za to nic nie robi. Tak być nie może. Ja otoczyłem się, ten domek będę musiał naprawić za chwilkę, ale najpierw to wiecie co? Damy tutaj taką tabliczkę i napiszemy tutaj, kto mi domek rozwalił, kto mi domek rozwalił. I tutaj tak się zapytam. Jeszcze mu napiszę, może przyznaj się, bo mi się wydaje, że tutaj ta osoba tutaj, która mieszka tutaj w tym budynku, albo sobie tak, wiecie, nie wiem, no leżakuje, przynajmniej zbudowała tutaj, to ona tutaj, że tak powiem, jest odpowiedzialna za to, bo tak, ktoś by tego nie zrobił, tata też nie, wiecie, no Szczypson też mi się wydaje, że nie, bo on swoją drogą ma bardzo, to bardzo ładną chatkę, no i wiecie co, naprawdę, no nie wiem jak to wygląda, ale jak widzieliście, no chatę mam zniszczoną, ja się tak zastanawiam, czy nie pożyczyć troszeczkę drewna, czekajcie, tu pożyczę drewno i wiecie co, ja tą chatkę będę musiał chyba szybciutko odbudować, no bo tak być nie może, słuchajcie, że tutaj mam tak zniszczoną chatę szeryfa, ja w ogóle będę musiał ten napis zrobić, zobaczcie, tutaj w ogóle tabliczek nie ma, wszystkie tabliczki mi tutaj usunęli, ale tutaj muszę jeszcze jedną tutaj tabliczkę postawić, najważniejszą, tutaj piszę diamenty i uśmieszek taki dał, bo tutaj właśnie, w ogóle czekajcie, bo tutaj miałam tabliczkę z diamentami, zobaczcie, no nie ma, po prostu nie ma, słuchajcie, zobaczcie, zniszczyli nam wszystkie tabliczki z diamentami, ja będę musiał na nowo, słuchajcie, wszystkich osoby tutaj znowu skreślić tutaj z listy i tutaj kazać im zapłacić albo nie zapłacić diamenty, dobra, ja mam nadzieję, że czekajcie, o, zalepimy to takim drewienkiem, no na razie to musi niestety, nie, musi to niestety wyglądać tak, jak to będzie wyglądać, czyli takim normalnym drewienkiem to zrobimy, oczywiście szkło, o, zaraz, czekajcie, no, będę musiał tutaj dać, żeby mnie nam oczywiście na deszcz nie przeciekał, a nic się takiego nie działo, słuchajcie, i teraz tak, no nie wiem, no patrzcie, zniszczone okna, poniszczone wszystko, a ja tutaj nie mam dziury, wszędzie, no co to ma być? Zobaczcie jeszcze tutaj jakąś dziurę, chyba ktoś zrobił, jak się nie mylę. No nie, coś strasznego. Moi drodzy, ja naprawdę nie wiem, bo ta nowa postać, która jest tutaj na tym serwerze, przynajmniej tak mi się wydaje, no jak widzicie, nie jest jakoś za dobra, a przynajmniej nie sprawia takich pozorów, takiej dobrej postaci, no wygląda mi to naprawdę niedobrze. Już tutaj zachodzi noc, słuchajcie, jest już naprawdę nisko, a no nie wiem, no słuchajcie, ja już jestem troszeczkę wręcz powiem zrozgadany, że tak mi rozwalili cały domek, ja tutaj już nie mam nic, słuchajcie, no ale cóż, mam nadzieję, że na następnym odcinku, słuchajcie, dowiemy się, kto tutaj mieszka, co się dzieje, skonfrontujemy tutaj tą postać, czy ktokolwiek tam to zbudował, no i jakoś się dogadamy. Bardzo dziękuję wam, słuchajcie, za oglądanie dzisiejszego odcineczka, wpadajcie na kanał